Znowu taka scenka. Ja już wiem, co to będzie. Naprawdę, ja nie chcę tego robić, prawdę mówiąc. Naprawdę, z całym szacunkiem, ale ja tego robić nie będę, bo ja tu przyszedłem w innym konkretnym celu, a mianowicie szmaragdu szukam. No bo czekajcie, chwila, moment. To jest szmaragd, którego nam brakuje. Wymagania zero. Raz, dwa, trzy, cztery. No tego szarego nie mamy. No i gdzie jest ten szary szmaragd? Co to ma znaczyć? Halo, gra? Bo my się zaraz pogniewamy. Oj, gra mnie tutaj bardzo oszukała. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo nieładnie ze strony twórców. Tak mnie oszukać. No wiecie co? Wstydzilibyście się, twórcy. Naprawdę wstydzilibyście się. Naprawdę. Ja wam nic nie zrobiłem, żeby mnie tak oszukiwać. Wydaje mi się, tak szczerze, że ten szmaragd może być tam w środku. No bo innego wytłumaczenia nie ma. Ale potrzebujemy 27 jeszcze pamiątek po Sage. Tak więc robimy wszystko, żeby zebrać te pamiątki. Teraz full focus na pamiątkach, moi drodzy. Bo tu już i tak nie mamy nic więcej do roboty. Let's go! Pamiątki! 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 O! Widzicie? Mamy kolejne pamiątki. Ile nam teraz będzie brakować do rozmowy z Sage? 19. Musimy szukać następnych. Więc gdzie by tu polecieć? Tu już mamy wszystko naprawdę porobione. Ja pierdzielę, co my tu żeśmy odwalili, moi drodzy. Przepraszam, że ja się tak podniecam, ale naprawdę, kurde, jestem zadowolony z siebie. Co my żeśmy odwalili tutaj najlepszego? Ej, to weźmy porozmawiajmy z którymś z tych, Koko. Koko starszy, Koko pustelnik, może do niego właśnie. Weźmy do któregoś z tych kokosów, lećmy. I weźmy, kurde, subgrade'ujmy jeszcze ten licznik pierścieni, będzie śmiesznie. Chodź tu, stary dziadzie, gdzie ty jesteś? Caterpillar, no nie chcę już walczyć, już jesteście mi tak naprawdę na guzik potrzebni. O, siema. ...467, no kurde, słuchajcie. 467, wy wiecie ile to jest? Całkiem dużo, naprawdę, to jest całkiem sporo. Ale to i tak pewnie nie wystarcza, żebyśmy aż tak byli podkokrzeni, żeby spuścić łomot bez problemu ostatniemu bossowi. Szkoda. Szkoda, szkoda. Szkoda Simply Clever. Szkoda Simply Clever. Dobra, teraz się poskaczemy. Wow. Wow. Ej, o kurde, ty. Wow. Kolejne serduszko zebrane. Trzeba będzie jeszcze zebrać... Nie wiem ile ich, tych pamiątek po Sage. Ale jest ich pewnie całkiem sporo, znając me szczęście. Do zebrania. Więc musimy poszukać teraz tych takich miejscówek, gdzie są te takie niebieskie pola, z których jest spora szansa, że wypadnie pamiątka po Sage. Uwaga! Uwaga, uwaga! Dobra. Super, kolejne serduszko zebrane. Kolejne serduszko zebrane! Ajajajajaj. O, tutaj może coś być. Gówno. Potrzeba 16, jeszcze nam 16 brakuje. Kurde no. Sporo, sporo nam brakuje. Mam nadzieję, że gdzieś znajdę te pozostałe 16. No nie. Wypadł z baru, nie chcę z tobą walczyć. O Jezus Maria. Ale ty jesteś triggerujący, ziomek. O! Ale tu pewnie nie będzie tego. No, wiedziałem. 4-1, huhu. Same eski, moi drodzy, same eski. O! 14 już. Ta, 14 nam brakuje. To jeszcze musimy znaleźć może niebieskie pole, które sprawi, że będę mógł, kurde, sobie naspamić tych. Chyba, że z tego.
Nie pamiętam, co się dostawało za tego gnojka. Tylko te dostało się. Tylko te tazosy się dostawało. No. Kurde, no serio. Serio. Tutaj też pewnie gówno, co nie? No. Tak zwane gówno, gówno zjedz je równo. I ze smakiem. Dobra, 13 zostało. No nie! Ja widziałem tego tutaj gnojka. Idź ode mnie. 13! 13 brakuje! No wiecie co, naprawdę? To już jest naprawdę, kurde, przesada. O, tu pewnie znając życie coś innego, co nie? No. Po co dawać mi teraz te serduszka, te pamiątki, które ja potrzebuję w tym momencie na tę chwilę zebrać? Po co? Lepiej, kurde, mnie przytrzymywać przed finałem, co nie? Tutaj chyba byłem też, ale nie mam pewności. Nie, no nie byłem. Idź mi stąd, dziadzie jeden. Daj mi spokój. Ja tutaj teraz zapodam taki klasyczek, jeżeli chodzi o moich kolegów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Żeby się twórcy Sonika nie zesrali czasem. Ciekawe, kto tak gadał. Może nie mówił dosłownie o twórcach Sonika, ale mówił o Naughty Dog i tą osobą był jak najbardziej Gespatio. Żeby się twórcy nie zesrali czasem, kurcze pieczone. Z tą ilością pamiątek. Żeby się, kurde, oni nie zesrali. 11, no kurde, skąd ja wam wytrzasnę teraz 11, no? Błagam. No błagam was. A może tutaj? Nie, wątpię w to, że to będzie, ale zawsze spróbować można. Ha, mówiłem? Po co ja się nastawiałem? To może tutaj? No nie. Ej, tam było. Kolejna pamiątka. Jeszcze tylko 10. Okej, teraz tylko 9. 7. 7 już tylko zostało. Patrzcie, jak ja dobry jestem. No nie! Ty! Ty! Wyleciało! Wyleciało! Zauważyłem! O kurde! 6. Chciałem przez chwilę 5 powiedzieć. A widzicie, już chciałem sobie zaniżyć. Dobra, jeszcze tylko 6. To już naprawdę niedużo zostało. To już jest bardzo malutko. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ja chciałem wczoraj nagrywać ten ostatnią sesję. Czyli w poniedziałek. Ale stwierdziłem, że nagram ją teraz. Żeby już po prostu to domknąć, a jutro sobie najwyżej coś innego nagram. Też tak może być. 4! Jedna, tylko jedno serduszko nam zostało. O kurde. Tylko teraz pytanie, jak ja je przekażę, no to chyba mi się nic nie zresetuje, nie?
Nie będę musiał od nowa zbierać. Nie, no nie będę musiał. Gra chyba nie jest aż tak wredna. Tak mi się wydaje. A mogę się mylić, oczywiście. Once the ancients landed on this world, they cultivated the islands to be their new home. This place in particular was meant for prayer and reflection. They hoped to live in peace. When they learned their enemy had followed them here, they prepared to defend this world. The walls, cannons, towers, all for a desperate last stand. That explains all the stuff I've seen on the run. I wondered if they were preparing for a fight. Now I know. This is where the ancients would gather to simply be together. To cherish those who were left. That is why they recorded everything. Their history, their aspirations, their hopes, their dreams. So they would never be truly gone. Dobra, jedno. Jedno, jeszcze jedno. Jeszcze jedno serduszko. Dawaj mi jeszcze jedno serduszko. Robimy ósemki teraz. A potem lecimy jeszcze na kolejny upgrade, żeby kurde zupgrade'ować sobie na sam koniec tego, Sonika. Tam do chyba 470 iluś pierścieni. Śmiesznie będzie. O! Patrzcie! Serduszko! Ostatnie serduszko. Znajdź Sage. Super! Mamy to! Mamy to! To teraz może zróbmy teleportację. Szybka podróż. O! Jas! Chcę tutaj polecieć. Siema! O! O, tak! 39, 44. No, ja chciałbym zwiększyć, kurde, limit ringów, ale nie da się, niestety. Aj, szkoda. Abym se zwiększył limit ringów. Nie powiem, że nie. Dobra, ale teraz możemy chyba do Sage się teleportować, czy nie możemy? Tutaj się teleportujmy. O, albo tutaj, o. Będziemy bliżej. Panie i panowie. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Mamy to. Idziemy rozmawiać. You are not... Mamy to. A, dobrze. There is a Chaos Emerald inside. Your power is required to access it. First, we gotta open that door. Are you good with hanging around? I thought you were supposed to be looking after Eggman while he helps hunt down the emeralds. I will be at his side when he needs me. For now, we must focus on the task at hand. Use your power to start the system. Hurry, our time is limited. No to ten dialog w dużym skrócie można tak przetłumaczyć, że odblokuj to i idź po ten szmaragd chaosu, Soniku ty jeden, ty. Soniku Niżerłaku. Znowu programem Commander, no nie, znowu ten Commander. O co wam chodzi z tym Commanderem? Uspokójcie się, kurwa. Aj! Aj, 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 aj. Aj! Kurde! Zostałem w tubę! Jeszcze raz! Dawaj mnie! Jeszcze raz! Oczywiście, że chcę powtórzyć. Ta zniewaga krwi wymaga. Won ode mnie! A! Won ode mnie! To jest naprawdę skomplikowane bardzo. Przepraszam, że mój komentarz teraz jest taki... bardzo się...
bardzo taki ograniczony, no ale kurde, nie wiem, co ja mogę tutaj więcej powiedzieć. Stąd też ta sekcja jest pocięta, bo uważam, że widzimy to już któryś raz z rzędu, więc trochę bez sensu, no nie? Przecież to jest tak posrane. To jest tak posrane. To jest znęcanie się, kurde, nade mną. Co ci twórcy tutaj zrobili? Za sekcję bardzo brzydką. Woo! Bardzo dobrze, kurde, zostałeś pociśnięty. Dokładnie tak, o to chodziło. Kto tutaj gryzie ziemię teraz? Na pewno nie ja. No, i tyle mam ci do powiedzenia. Frajerze jeden. Kurwo jedna. Ja pierdziele, ale się odpaliłem. Ale się odpaliłem, ale musiałem. No, nie byłbym sobą, nie? Dlatego, moi drodzy, jak macie poniżej 16 lat, nie oglądajcie mnie. Bo się jeszcze brzydkich słów ode mnie nauczycie. A ja nie chcę demoralizować młodzieży. No, dokładnie. Emerald number 6, here we come. So, earlier you said I had zero chances of winning. You change your mind yet? No. But I have not run a simulation on our present circumstances either. Ah, yeah. So, you're saying there maybe is a chance. I am saying we are in a desperate situation. The threat we face is beyond imagination. Hey, if there's even a 1% chance I can turn that despair of yours into hope, I won't disappoint. Jak mam w dużym skrócie tak skomentować tę cutscenkę, to w mojej opinii Sage ma nasrane we łbie, nie? Kurwa, jest strasznie niezdecydowana, ja pierdolę. Masakra w ogóle z nią, ona ma chyba jakieś ADHD, tak mi się wydaje. Dobra, robimy teraz ziup, pyk i zbieramy, zabieramy to co nasze. Oh yeah! Dałem mi szary szmaragd. One more. I gotta hurry up. Sonic! I know. You're not fast enough, so I found it for you. Go ahead and beat that giant! Don't you dare lose it! Now why would I want to disappoint you? What? Co tu się odjebało? Ej, co tu się odwaliło? Czemu Eggman ten dał dobrowolnie szmaragd? Co jest grane? What the fuck? Ej, ja mam teraz autentycznie mindfucka z tego, co tutaj się odwaliło. Co to była za scena dziwna? Sonic!
Ej, ale ten Supreme wydaje się łatwy bardzo. Serio. Nie stanowi on żadnego zagrożenia. A przynajmniej na razie. Może się jeszcze rozkręci. Ale połowę HP na razie mu ładnie żeśmy zjechali. To mi się podoba. Oj, dobra, teraz mnie pocisnął. Teraz tego nie zablokowałem. Źle, kurde, nie sparowałem tego. Szkoda. Patrzcie, ile mu HP zostało, co jest grane? Ale ładna muzyka tu leci. Bardzo ładna tu leci muzyka. O, o, o! Co? Co? O, tak! Tak! Patrz na to! Yes! Ale dostał! Ale dostał w ciry! Dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze! O kurde! Jak chłop dostał w ciry? Klękaj do miecza teraz!